okulary z ten tyłu masz ubrudzone. A pod stołem to dopiero. Pod stołem jest rap. Pod stołem są... Rap z hip-hopem. Sporysze już to. Ej, a ty słuchasz rapu czy hip-hopu? Bardziej reggae. A ja breakdance'a. Nie widzisz? Ready mu. Dobrze. Kolejny numer na nadchodzącej płyty. Reggae. Wracamy do studia. Znaczy jej reggae płyty. Płyta będzie reggae. Na całym mixtape zapuszczamy dready obaj. I kręcimy warkocze pod pachą. Tak. Sprawdzajcie mixtape. Już kobiety nie mylą z Jamalem, więc no. Spoko. Nasza płyta będzie dostępna na stoiskach mięsnych marki Carrefour. I bazara. I bazara. Z ziemniakami. Do preorderu worek ziemniaków gratis. Ale przesyłka 50 zł było tak. Tak, ja my tu gadu, a tymczasem mieliśmy nagrywać filmik o naszych numerach. Kolejnym numerem jest utwór Korzenie, w których mówię o sadzonkach i innych drzewach. Opowiadam trudności, jakie mogą spotkać młodego ogrodnika, rolnika, tudzież hodowcę. Warto kosić trawę regularnie. A ty jesteś trochę takim ogrodnikiem, tak zauważyłem. Kwiatuszki, ogrodki. Można zadbać zawsze o roślinki w domu. Decyduję za eko, pamiętajcie o tym. Eko de co? Bywam, czasem. No. A co z tym numerem w ogóle? Z tym numerem co? I ludziom byś powiedział. To jest, co to jest na tej płycie drugi beat, który zrobił Markowy. Od razu jak go usłyszałem, to zresztą jak posłuchacie go, to na samym końcu jest autentycznie nagrana historia, w jaki sposób wszedłem w posiadanie tego bitu u Markowego na niżej wspomnianej sesji, podczas kiedy nie premiera też udało mi się zgarnąć od niego bit. Usłyszałem to i od razu pomyślałem, że wow, to jest to. Jakbyś mógł, to dawaj, zrobimy coś razem na tym bicie. I tak właściwie od tego numeru zaczęła się historia nasza z Markowym. Wspólna. Robienie coś razem oczywiście, bo znamy się trochę dłużej. Co jeszcze mogę powiedzieć? No, tekst wiadomo o ludziach, ogólnie o zachowaniach takich, że ludzie myślą, że złapali Pana Boga za rogi, a nie pamiętają skąd pochodzą i kim byli. Pana Boga za rogi. Trzeba łapać. Chyba tak ogólnie lirycznie. Ciekawa historia z tym numerem związana jest taka, że Leroy miał się dograć do tego numeru. Udało mi się znaleźć do niego kontakt przez Wojtasa. Posłuchał numeru, bardzo mu się spodobało, napisał, że spoko. To były jeszcze czasy, kiedy nie był w Sejmie. Nie był posłem. Nie był posłem. I miał się dograć. Wysłałem mu bita. I jakiś chyba miesiąc później okazało się, że został wybrany do Sejmu. Także nie męczyliśmy już. Nie męczyliśmy, kontakt za nich i przykro. Ale pozdrawiamy. Ale spoko. Ale spoko. Miło słyszeć, że się podoba numer. Także mamy nadzieję, że wam się również spodoba. Do jutra, ziomeczki i ziomalki. Boom, bang!